Panie Marszałku, Panie Ministrze, tutaj jako wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury muszę podzielić się w jednym zdaniu taką refleksją, że w jakiejś innej rzeczywistości odbywa się ta seria pytań. Wczoraj była bardzo rzeczowa i merytoryczna dyskusja z propozycjami poprawek, można nad nimi dyskutować. Dzisiaj się odbywa jakiś sabat nienawiści, populizmu, kłamstwa. No ja odczytuję wiele tych Państwa pytań ze strony opozycji jako wotum nieufności wobec zawodów zaufania publicznego, rzeczoznawców majątkowych, urzędników administracji samorządowej czy administracji rządowej. To szkodzi po prostu obiektywnie to Państwu. Ale mam pytanie do Pana Ministra, czy mógłby Pan ewentualnie ze swojej perspektywy skomentować działania lobbingowe towarzyszące protestom przeciwko realizacji tej inwestycji budowy Centralnego Portu Lotniczego? I druga uwaga, czy nie ma Pan również takiego wrażenia, że za chwilę przedstawiciele samorządów, w których rządzi opozycja, może będą składali protesty przeciwko zbyt wyśrubowanym kwotom odszkodowań przyznawanych właśnie przez te zawody zaufania publicznego na podstawie nowych przepisów? Prosimy uprzejmie.